Cześć i czuwaj. Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Łeskiem, zastępcą komendanta Watry do spraw tras i obozów. Cześć. W tym roku, jak wszyscy wiemy, formuła wędrowniczej Watry dość znacznie się zmieniła. I czy mógłbyś nam ją przybliżyć? Zgodnie z hasłem tegorocznej Watry w jednej w drużynie, postawiliśmy bardzo mocno na obozy drużyn. Uważamy, że jest to niezwykle istotny element pracy drużyn, który ma być podsumowaniem całorocznej pracy. Tych obozów w tym roku odbyło się kilkanaście i jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. I dziękuję też wszystkim drużynowym, że podjęli się trudu organizacji obozu wędrownego. I ta zmiana wydaje się być, mam nadzieję, trwałą. Myślę, że to jest chyba najważniejsze w tym, żeby drużyny jeździły na obozy wędrowne. Czy mógłbyś w takim razie powiedzieć nam, gdzie te obozy w tym roku się odbyły? Pierwsze słowo, które mi przychodzi do głowy, to wszędzie, ponieważ obozy drużyny jeździły po całej Polsce, ale także za granicą, w Austrii, na Ukrainie czy Słowenii. Także bardzo szerokie spektrum i każda drużyna wybrała coś, co było dla niej odpowiednie. Jedni mieli pieszą wędrówkę, drudzy wykorzystali kajaki, także dla każdego można znaleźć na pewno coś indywidualnego. Dziękuję Ci w takim razie, Michał, za rozmowę. Dzięki.